Siema, z tej strony Hogaty, a to jest kolejny odcinek serii Zagrajmy w Mountain Blade Warband na paczce modyfikacji o nazwie Floris Modpack. Od ostatniego odcinka co się zmieniło? Między innymi to... Oraz myślę, że troszeczkę doszło mi tutaj jednostek, ponieważ ostatnimi czasy siedziałem sobie dokładnie, zaraz wam pokażę, w okolicach tutaj Nordów. Goniłem sobie za tymi przestępcami strasznie. To są chyba najłatwiejsi do pokonania przestępcy ogólnie, jeżeli chodzi o te jednostki takie zorganizowane duże, tych te przestępcze takie. To brzmi strasznie nowocześnie. Aczkolwiek wiecie o co chodzi, o te całe takie grupy zorganizowane rabusiów czy czegoś. Tam akurat nie byli korsarze. A czemu najłatwiej? Ponieważ oni najczęściej występowali bez żadnej konnicy. Tak jak występowała na przykład jednostka 50 korsarzy, no to nie było żadnych problemów dla mojej konnicy i dla mnie do zniszczenia tego bez większych strat. Więc no tam sobie ekspiłem troszeczkę załogę oraz zdobywałem fajnych nowych kompanów, ponieważ ci bandyci byli na początku wielką grupą, która się później rozdzieliła na mniejsze. Ja po prostu te mniejsze grupki rozwalałem, dzięki czemu jeszcze dużo zarobiłem sobie denarów, bo powiedzmy jak na mecz mi przypadało tych 10 więźniów, teraz mogę już 15 mieć, jak 10 więźniów mi przypadało, każdy po 130 na sprzedaż, no to sami sobie policzcie, po ile denarów dostawałem, jak tych grup było naprawdę dużo. Jeszcze możecie zauważyć, że trochę właśnie się tutaj poekspiło tych kilku torgu, chyba trzech dokładnie. Przeszło już na korchenów. Hycel niewolników też jest, tych hyców jest więcej. Z tego co pamiętam jeszcze Keftul był, Hired Blade był. Kto tu, kogo nie było, lekarka, no to przeszła na konną mścicielkę później. Mercenary, Horsemen, no to sobie wziąłem. Swordsmenów też sobie wziąłem. Jako że wziąłem ten ślub z panną Hindal i teraz ona jest z moją żoną, będę miał po prostu łatwiejsze dojście na stworzenie własnego królestwa. Czekajcie, tutaj bateria mi dała znak, że się wykańcza. Będę miał łatwe dojście na zrobienie własnego królestwa. No i niestety, no, trzeba myśleć o tym, że nie mogę mieć samej konnicy, tak? Czyli na przykład tych Hired Blade'ów też by mi się przydało kilku mieć, przynajmniej w zamku. Tutaj mi awansowało w końcu dwóch swadiańskich rycerzy na dwóch swadiańskich rycerzy królewskiej chorągwi, strasznie długa nazwa, ale jak widzicie już naprawdę to jest ciężka konnica, taką jaką lubię tutaj. Kolejny nowy nabytek, trzech A5 wegirskich łuczników. To też się na pewno do zamku przyda. Czterech C5 wegirskich pancernych kozaków, konnica, więc coś w sam raz dla mnie. Jeden A6 wegirski doborowy łucznik do zamku pójdzie. Najemny gwardzista, no to sobie wziąłem. Kolejny C6 wegirski Vitias, tak? Vitias, o, nawet dwa razy go mam. I on już, patrzcie, no to jest szósta kawaleria. No ja mam ledwo tej szóstej ze Swadii dwóch i czterech z kergeckiego kanatu, a tutaj dwóch już sobie przejąłem. I plus jeden właśnie C7, czyli ostatni najlepszy już tutaj żołnierz wegirski bojar, którego zostawię po prostu przy najbliższej okazji w zamku. Kolejny A7 wegirski wspaniały sokolin, czyli chyba łucznik, tak? Aż zaraz sobie jeszcze zobaczę. A3 wegirski kmet, żeby sobie tutaj się poekspił, i konna mścicielka, no to to już co mówiłem.
I dobra, a tu jeszcze mam troszeczkę ziomków do rozdania, bo walczyłem przed chwilą właśnie z baronem Rohabartem. I dzięki niemu mam tutaj trochę więźniów do sprzedania. I jak widzicie, tu już się szykuje kolejna walka, ponieważ Swadia zdecydowała się ruszyć na naszą jedną z tych, na swoją chyba stolicę Dirim, albo na swoje po prostu to większe miasto Dirim, które jest teraz w naszym posiadaniu. Tutaj jest duża jednostka, której można się bać po liczbie 369 żołnierzy. Dokładnie to jest król Harlaus, więc może być ciężko, aczkolwiek no naszych w tej chwili jest, król ma tutaj Duke'a de Linarda, który jest na wykończeniu, hrabia współpracujący Haringot. U nas jest raz, dwa, trzy, cztery, pięciu, szósty Noyon Kramuk i siódmy ja, no to ja mam około 100 jednostek, z czego ja mam naprawdę bardzo dużo dobrych jednostek, a nie tak jak ten, powiedzmy, wieśniaków, 23, swadiański wieśniak łucznik, 35, swadiański milicjant, 35, no i już 70-93 jednostki to są pierwszy, drugi level, później trzeci level 40, kolejny, no już koło 100 iluś tam, koło 200 jednostek prawie, to są od 1 do 3 level, tak, bo swadiański zbrojny sierżant, kolejny, swadiański stronnik, 55 kolejnych i to jest cały czas trzeci level. Później dopiero 14 giermków ma, no to wow, 10 rycerzy, to może coś zdziałać jeszcze, tych 9 już rycerzy królewskiej chorągwi. Baron klasy niższej, dobory łucznik z długim łukiem, ale dobra, dołączmy tutaj do bitwy. No i on Kramuk przecież. Nie no, my chcemy do bitwy dołączyć, jako przyjaciel oczywiście, do Tansugaja. I zaatakujemy sobie wroga, tak? Ja oczywiście z moją konnicą pojadę inaczej niż nasi tutaj wszyscy. Kyrgyzski Mandugaj, no naprawdę, oni mogą mieć tych 10, ale jednak to robi wrażenie. A później samych wieśniaków, dobra. Ilu moich się zrespiło w tym meczu? Dwóch. Palantinus Artimener oraz łowca niewolników? Nie, jeszcze jest Giermek. Widzę Giermka. A, dobra, oni sobie tu zaatakowali z tych kilku lordów, powiedzmy, no tej konnicy i tak jest dużo od nas, oni nie mają najmniejszych szans. Gdzie jest jakiś przeciwnik, bo tutaj naprawdę ciężko wyczuć teraz. Dobra, bijemy. Lord Hogaty tutaj pociacha coś jeszcze, nawet nie będzie co ciachać, bo tych przeciwników naprawdę jest teraz jak na lekarstwo. Dobra, no to możemy sobie tutaj się poprzyglądać w tej chwili bitwie. Niech nasi po prostu za nami jeżdżą, żeby zbytnio nie ryzykowali tutaj utraty zdrowia albo życia. Tudzież ten sobie, widzę, fajne rzeczy ubrał w końcu. Ubrał sobie fajny hełm z tego barona bodajże, którego zniszczyliśmy przed chwilą. No i co? Ilu ich tu zostało? Aha, tam jest piechotka jakaś lekka. Dobra, ruszamy, moja gwardio przyboczna, która została się włączona do tej bitwy. Okej. Jest! I frak! Lord Hogaty niszczy! Co to, giermkowie, czy to jest taka piechota? Swadiański Yeoman, szósty level, o! Nie jest tak źle z tą piechotką. Okej. Bijemy się! Dobra, Boże, to jest rzeź po prostu, to jest rzeź, to nawet nie jest bitwa, to już jest rzeź na tych milicjantach, czy na tych wieśniakach pierwszolevelowych. No, chodźcie tu. No, chodźcie, no chodź. O, łowca niewolników cię zniszczy. Tak, ten łowca naprawdę szuka niewolników i wjeżdżamy sobie tutaj prosto w szeregi łuczników przeciwnika. A żeby ten szereg rozbić, naprawdę epicko wyglądają bitwy, kiedy przeciwnik ma samą piechotę, a jeszcze ja mam dobre ułożenie na górce i cała moja kawaleria zjeżdża na niego z tej góry, no naprawdę. Połowa przeciwników pada w ogóle z samego ogłuszenia, tak? Z samego zjazdu. No i okej, wygraliśmy tutaj bez większych problemów. Ja zabiłem 13 nawet, ładnie. Palantinus nawet jednego zabił.
Okej, okay, ulepszyły się od razu. Tansuga już mam na 40 stosunki, Kyrgyzki Kanat ogólnie na 43. Czyli jest duże prawdopodobieństwo, bo sprawdzałem na drugim save'ie, gdzie byłem w Swadi i nie miałem na jakiś super stosunków. Odłączyłem się od Swadi i wziąłem jako swoje lenno po prostu swój zamek. Oczywiście król się wnerwił, nazwał mnie tam zdrajcą, stosunki poleciały na łeb, na szyję. Aczkolwiek nie wiem, czy to jest jako wojna, tak? Czy równoznaczne. Jeżeli tu mam na przykład bardzo dużo stosunków dobrych, no to czy aż tak drastycznie spadną wtedy z Kyrgyzskim Kanatem, jak ja się od nich odłączę? Nie wiem, no sprawdzimy, niedługo myślę. Jeżeli dobiję przynajmniej kilku siódmego poziomu, to naprawdę wtedy odłączam się od razu. Dobra, oni pouciekali. Czy my kogoś chcemy? Nie, no na tych poziomach nikogo nie chcemy. Przejrzymy jeszcze łupy, nic ciekawego nie ma. Okej, okay, kto jest gotowy do awansu, tak by the way? Swordsman, no, Hired Blade, okej. Okay. Dobra, zapiszemy sobie. I teraz co będzie? Będzie walka z Harlausem? Tak, będzie walka. Traktat pokojowy, Królestwo Narów i Wielkie Księstwo Waegirów zawarli pokój. Okej, okay. Ohoho, jeszcze więcej naszych. Ja sobie chwilę poczekam. Poczekam sobie, tak, bo po co się wbijać od razu na pierwsze jednostki. Na pierwsze bitwy zawsze lecą no, ci najlepsi ze Swadi, czyli ci baronowie, tak, i rycerze jakiejś tam wyższej klasy, czy... What the hell, dobra, no już dołączymy w takim razie. 716 do 369. Moi jadą za mną. Tutaj będzie na samym początku, po prostu z tych lordów, będzie tyle jednostek na szóstym, siódmym poziomie, że przeciwnicy i tak nie mają jakichś większych szans, na początku przynajmniej. O, w tej chwili więcej jest naszych, jest Artimener, Łowca Niewolników, Torgu, Mercenary Cavalry i Giermek. On fajnie wygląda, prawdę mówiąc. Ich się opłaca jak dla mnie brać, chociaż padają, aczkolwiek no, mogą sobie paść. Jakoś mi to nie przeszkadza za bardzo. Jeb. Jeb z łuku. A czemu nie? Mogę sobie postrzelać. Dobra. Wjedziemy sobie w tą piechotkę w takim razie. Wy się tam zajmujecie czymś poważniejszym. My się zajmiemy łucznikami, którzy się tutaj ustawili. No dobra, dawaj, ciachać ich. Ciachać ich tam. O, tutaj w ogóle jakiś ten się odłączył od swojej kompanii. To jest szósty poziom chyba. A, już umarł. Dobra. Korchen. O, 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 tu jest baron, to jest baron. To jest baron. Barona możemy bić. Baron zawsze w cenie do bicia. Okej, okay, bijmy barona. Baron, prawie jak w LOLu. Uhu, nie, to jest król Harlaus. Okej, okay, zbiliśmy króla Harlausa. Nice. Powinniśmy dostać za to jakieś 1000 denarów albo coś. Powinniśmy w ogóle zrobić tak jak koleś, który strącił w bitwie pod Grunwaldem po prostu. Mściwój, tak? To był chyba Mściwój ze Skrzyzna, który strącił tak naprawdę tego wielkiego księcia zakonu krzyżackiego i po prostu jego giermkowie wtedy wpadli i sobie zabrali wszystko od niego, co on tam miał. Okej, okay. I tak powinniśmy teraz tu wpaść i po prostu wziąć go do niewoli. Jej. Sprzedać go za gruby hajs jako okup, po prostu jako niewolnika. Czy ktoś od nas jeszcze tutaj dołączył? Nikt w tym przypływie. Ale no, chwilę ta bitwa na pewno potrwa, ponieważ no 369 tych pobratymców króla Harlausa. Piechotą nie chodzi, dobra, swedeński rycerz padł. Okej, okay. My tutaj dobijamy głównie niedobitków w tej chwili. Dobijać niedobitków, jej. Nie no, po prostu nie wpadamy, że tak powiem, na pierwszy ogień tutaj. Ktoś jeszcze za nami jeździ, spoko, okej. Okay. My sobie tu radzimy z tą
drobnicą. Ale spoko, spoko. No, pierwsze skrzypce grają tu jednostki, które lordowie, którzy mają po prostu naprawdę więcej tych swoich jednostek. Dobra, te konie też przeszkadzają, więc je trzeba ścinać. Przynajmniej ja je ścinam, bo mi przeszkadzają. Najczęściej moją konnicę stopują. A to jest złe. Może sobie wymienię konia? Nie. Wolę swojego. Dobra. Czekamy. Jeżeli ktoś z was wie, jakie tam funkcje jeszcze spełnia żona tutaj, takie bardziej strategiczne, to dajcie znać w komentarzach, bo chętnie się tak dokładniej dowiem. Ratujcie tutaj naszych, bo tutaj piechotka, widzę, ładnie się zatrzymała, żeby naszą jazdę tutaj wymucić. To jest właśnie dobra taktyka, zatrzymać się w jednym miejscu, najlepiej się otoczyć jakimiś barierami, drzewami, czymkolwiek takim. Czemu mój ucieka? I bić wtedy konnicę. Wtedy jak miała wroga konnica przewagę, właśnie ja tak zrobiłem i to dało efekt dobry. Czemu ten koleś nie jest ode mnie, ale czemu on jedzie gdzieś tutaj? Może goni kogoś? Zaraz zobaczymy. Czy ty kogoś gonisz, ziomek? Boyring, ej, co ty robisz, Boyring? Bo my uciekliśmy z bitwy w tej chwili tylko dlatego, że ty miałeś jakieś schizy. Ej, czterech nie było, był Giermek. Na bank był Giermek, to ten, co został strącony? Pewnie tak. Pewnie ten, który tam spadł, ale na szczęście lecimy sobie w tą chirurgię. Tak, bo to jest chyba akurat nie chirurgia, ta umiejętność, która pozwala nam, naszej drużynie głównie, na odniesienie ran nieśmiertelnych, tylko właśnie tych ogłuszających. I gdzie te posiłki wroga? Aha, bo teraz posiłkami w sumie będą te od trzeciego do pierwszego poziomu, tak, jednostki. To naprawdę posiłki. Czyżby trzecie chyba, tak? Jeszcze tam oczywiście z przebłyskami lepszych. Nie no, trzecie. Oczywiście. Tak jak myślałem, dobra, wycofajmy się trochę, bo sobie tak wjechaliśmy. Wycofać się. O fuck, Artimener, nie. Artimener może w sumie paść. No i już padł, ogłuszony. Oni raczej, ci bohaterowie, nie giną. Przynajmniej mi się nie zdarzyło, żeby zginął jakiś mój. Tylko zostają ogłuszeni, więc o tyle jest dobrze. Ciekawe mnie, czy dałoby radę po prostu zebrać jakąś armię. Przynajmniej, nie wiem, przynajmniej tych 20 na koniach, konnice z tych postaci niezależnych, takich jak Artimener. Dobra, zabijcie tą piechotę, co wy robicie? Co wy się bawicie z tą swadiańską piechotką? O, więcej naszych przybyło w tej chwili. Z tego co widzę. Bo dwóch naszych padło, a naszych tu jest więcej. Okej. Koniec zabawy, piechota zostanie zniszczona. Tutaj albo mi się zdawało, bo jakiś z konnicy był. Hired Blade tutaj się bawi. Nie bijcie go. Nie, serio. Serio. On nie ma szans przecież tutaj. Dobra, wycofajmy się trochę. Wycofajmy się. I zaraz wjedziemy w nich. Hired Blade. Czy Hired? Hired chyba. Chociaż to bardziej pod Hided podchodzi. Dobra, wjeżdżamy. Nice. O fuck, nie chcę tracić torgu. Dobra, wycofać się. Nasi się wycofują. Gdzie jest wsparcie jednostek od nas? Dobra, Torgus został tylko ogłuszony. Muszę coś zrobić z moimi. Swadański rycerz został też ogłuszony. Okej. Przybyli nowi wrogowie, wy macie utrzymać tą pozycję w tej chwili. Nie obchodzi mnie to. Ta pozycja jest wasza. Chodźcie tutaj.
Ja się zastanawiam, gdzie są posiłki właśnie od nas jeszcze, bo tu widzę cały czas moje posiłki przychodzą. Kto tam został? Ktoś od nas został? Nie. Aczkolwiek Hired Blade tu jest i łowca niewolników, który spadł z kunia. Plus czterech z kawalerii, torgu, dwóch rycerzy i mercenerii. Dobra, wy tu zostaniecie. A ja sam na razie pojadę się pobić, w razie czego was zawołam. A tutaj chyba już ostatnie naprawdę fale przeciwników, bo już mniej tych trzecich leveli przyszło. I tak jak podejrzewałem, tych fal trochę jeszcze będzie. Znaczy, nie wiem czy teraz jeszcze dużo będzie, bo już trochę zeszło jednak. Aczkolwiek właśnie trochę ich było, bo przeciwnik posiadał po te 40-50 nawet jednostek trzeciego poziomu. Koń mi niedługo zdechnie, więc muszę uważać. Albo konia wymienić, albo uważać po prostu. O dobra, w końcu przyjechały posiłki od naszych lordów. Więc możemy dalej tutaj rzezić. Ale tak jak mówiłem, to już jest po prostu rzeź. Nasi tutaj giną tylko dlatego, że po prostu przeciwnicy się w nich respią, tak? Dobra. Jakbym miał komputer z NASA, to bym próbował robić tutaj takie bitwy, w sensie na całe jednostki od razu. Jakby 700 jednostek wjechało na te 300, z czego większość z tych 700 to konnica, to naprawdę chciałbym zobaczyć, jakby to wyglądało. Zostaliby po prostu zmiecieni z powierzchni ziemi. Dobra, potrzebuję kunia. Trzeba znaleźć jakiegoś błąkającego się tutaj. Na przykład ten. Dobra, zejdźmy sobie z mojego i weźmiemy te... też obity. Trzy dupy. Okej. Nie wiem, oni uciekają, czy co robią? Czy próbują atakować? Naszych widzę tam coraz więcej na wzgórzu. A ja nie wiem, ile jeszcze tych fal będzie, naprawdę. Ale to już A2, więc pewnie niedużo. Dobra, dam naszym rozkaz do ataku. Bo już chyba nie będzie jakoś nie wiadomo ilu tych jednostek kolejnych. Dobra. Okej. Ta bitwa się strasznie ciągnie, no ale jednak to jest jedna chyba największa bitwa, w której uczestniczyłem na tym save'ie w Mountain Blade'ie. W tym świecie. W sumie tak, w sumie racja, bo jeżeli jedna armia miała około 400 jednostek, no to to jest naprawdę. Wcześniej było chyba maksymalnie 200 albo coś w tym guście. Albo czekałem po prostu, aż jeszcze mniej będzie. A tutaj aż tyle jednostek. Okej. Dobra, gdzie wy tak biegacie? Wy tak biegacie, jakbyście nie wiedzieli, gdzie mieli biegać. Okej, wygraliśmy już chyba. Wszystkie fale przeszły. Ja trochę tutaj wybiłem. Dobra, czterech rannych. Torgu, Giermek, Artimener i Rycerz. Więc nie jest źle, jak widzicie, no nie padli. Od nas zginęło 28-39 rannych, a u przeciwników 349 zabitych, 19 rannych. Liczba zabitych. Artimener 1. Ja 42. Król Harlau zabił 0. A ja jego. I Marnit 1. Okej, został 1. Przewaga bitewna 644. Dziwne. Takie you don't say. Okej. Często zostaje na przykład jako ten jeden, zostaje koleś, który jest na przykład konnicą 6 poziomu. Dobra, i gdzie jest ten jeden? Ej, bo ja go nie widzę, on pewnie już tu gdzieś umrzył. Ej, serio. Gdzie jest ten jeden? Jest ciemno, ja go nie widzę, tam leży. To był Giermek. Tak? No, ale konnica to by się po prostu sprawdziło. I moi go tu zajechali, a ja go zabiłem. Swadiański Giermek zostaje zabity przez Lord Hogaty. Przy asyście Torgu oraz rycerza. No i drugiego Torgu? Okej. Nie ma większego szczęścia niż możliwość pokazania swojej odwagi na polu walki. Ohoho, ile się polepszyły moje stosunki. Jej,
Król Harlau, zostajesz moim jeńcem. Dokładnie. Ja cię zniszczyłem, ty zostajesz moim jeńcem. Hehe, jestem na twojej łasce. O, nawet Królestwo Nordów. Mam z nim teraz lepsze stosunki. Dobra, bierzemy sobie trzeciopoziomowe. Pojmiemy oczywiście. Stronnik. Tak, najpierw trójki. Teraz jest dwójka. Wszystko weźmiemy, prawdę mówiąc. Tak widzę na styk akurat, nie? Gotów łupy. Bonus. A odporny paskowe buty. Które to jest? To jest to niby. Czy coś tu ciekawego? Nic ciekawego nawet nie wyleciało. Okej. Okej, łowca niewolników na hycel niewolników. Mało expa ogólnie, ale no naprawdę dużo moi nie mieli tutaj walki. Czy coś tu jeszcze jest? Nie, ale możemy sobie pogadać. Na pewno możemy sobie pogadać. Na przykład z Tansugajem. O dwa więcej. Akadan. Więcej. Urumuda. No cześć Urumuda. Na minus jeden tylko. No. Dzięki temu. Cześć, z tobą już gadałem przed chwilą. Chciałem z kimś innym, Belirem jeszcze powiedzmy. O, na zero. Fajnie, fajnie. Okej. No, złap kogoś. Dobra, a z Cebulą też sobie pogadam. O, na pięć aż. No i okej, spoko. Czy mamy coś do sprzedania? Mamy to. Kreski koń bojowy. Tak, sprzedamy. Jak mi się wydaje. Okej. Czy macie jakieś konie fajne? Nie, on ma dalej mniej życia od mojego. A ja, mi zależy na tym, żeby mój koń był tankowaty. Jejo. No i dobra, myślę, że w tym odcinku to było na tyle. Był to odcinek prawie cały poświęcony walce. Pomiędzy odcinkami spróbuję, mówię, dostać się do zamku, ogarnąć sobie mój skład, bo pewnie wezmę coś z zamku, bo tam widziałem jednostki na przykład 6, 5, 4, 3 poziomu, które wezmę do siebie w łonie, wchłonę do swojej armii, a oddam na przykład tą 7 na pewno jedną. No i dobra, jeżeli odcinek się spodobał, nie zapomnijcie o łapce, o udostępnieniu komentarzu, o ulubionym, o czym tam chcecie oczywiście. Dzięki za oglądanie i na razie.